Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Obietnica Jezusa jest bardzo atrakcyjna, ale nierozsądnym byłoby porzucić wszystko i służyć Bogu jedynie ze względu na nagrodę. Takie życie byłoby życiem niewolnika. Bóg chce, abyśmy poszli za Nim w wolności, abyśmy z miłości do Niego podjęli tę decyzję pozostawienia wszystkiego i zbudowania życia na Chrystusowej Ewangelii. Pierwszym krokiem w drodze za Jezusem jest zachwyt Jego osobą. Drugim jest poznanie Jezusa, Jego życia, działalności i nauczania. Kolejnym krokiem jest miłość ku Jezusowi, głęboka zażyłość, przyjaźń z Nim. Jeśli pokochamy Jezusa i Jego nauczanie uczynimy treścią własnego życia, możemy rozpocząć ostatni etap – naśladowanie Jezusa. Kolejność ta nie jest przypadkowa, albowiem nie da się naśladować kogoś, kogo się nie kocha, ani kochać kogoś, kogo się nie zna. Dopiero na końcu tej drogi jest nagroda życia wiecznego. Czy warto ryzykować? A cóż mamy do stracenia? Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania pójścia za Chrystusem, możemy stracić wszystko, a nic nie zyskamy. Jeśli jednak zaufamy Bogu i podejmiemy to ryzyko podporządkowania całego swojego życia Ewangelii, to zyskamy o wiele więcej od tego, co teraz musimy pozostawić. Bóg jest gwarantem naszej wiecznej nagrody. Nie obawiajmy się. Stawiając na Boga, nikt nigdy jeszcze nie przegrał.